Witam z tej strony ogrodnik. Witajcie i coś niesamowitego. Mamy 16 listopad, a tutaj taki piękny rydz. I tam jeszcze drugi, zaraz wam pokażę. Tylko wyjmę tego rydza. O. Jaki piękny rydz. No po prostu niesamowity. No ekstra. Dobra, biorę go tutaj. I okej, okay. I lecimy do następnego. O, tu następny rys. O, taki już trochę większy. Mam nadzieję, że jeszcze zdrowy jest. O. No taki jest. Ładny, ładny, naprawdę. Też jakiś taki trochę starszy, ale białego. Każdy grzyb się teraz liczy. No. Ogólnie... Dopiero przyszedłem do lasu i nie wiem jak będzie z grzybami, na razie dwa rydze znalazłem. No ale zobaczymy, dobra. Dobra, mamy kolejnego rydza. Tym razem przyciąłem go, żeby się upewnić, że to rydz, bo taki jakiś kolor jego dziwny. Ale to jest rydz, ma pomarańczowe mleczko. No wygląda ładnie, naprawdę. Ten koło niego był też rydz na 100%. Tego wyjmę. O, piękna sztuka rydza. Biorę go do wiaderka. Jak będą, widać, że te rydze ruszyły gdzieś ostatnio. Mam już 4 sztuki rydzów. No, zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Nawet się nie spodziewałem, że 16 listopada jeszcze tyle rydzów będzie. No cóż, no dobra, lecę dalej. Może tu będzie gdzieś ich więcej. No i mamy kolejnego rydza. Młody, bardzo młodziutki, piękny rydz. No chodź tu, malutki. O jak... O kurde. Mam go. No zarąbisty. Biorę go. A tam jest jeszcze kolejny. O. Jeszcze młodszy, jak widać, mniejszy. Ale jest. Piękny rydz. Ty, co jest? Tyle rydzów już? Nieźle. Jeszcze popatrzę tutaj, może będzie więcej tych sztuk. Widać, że dopiero ruszają rydze. Jakaś faza, no naprawdę. Okej. Okay. Proszę Państwa, nie chcę nazywać się na rydza, niestety. Ale odkroiłem dobrą część, odkroiłem. Jest zdrowy, o dziwo. Naprawdę. Biorę to, tą część. Jeszcze tutaj coś mamy. A tutaj to już nie. Dobra. To niech będzie, może nowy wyrośnie. I co? Jak tu jeszcze coś może być w tej trawie, bo tutaj... Tutaj w trawach rosną gdzieś. Tutaj był kiedyś inny też rydz. No dobra. Może będzie ich więcej. No proszę Państwa, mamy pierwszą zieleniatkę do kolekcji. Przyszedłem tu, gdzie te zieleniatki rosną. No i mamy pierwszą zieloną zieleniatkę. Piękna. A co tutaj jest jeszcze? O, jeszcze jest siwa zieleniatka. O, proszę bardzo. Mamy ją. I zaraz, może coś tu będzie jeszcze? Tutaj pewnie. No i chyba tyle. Może ktoś tu już był, ale jeszcze zobaczę. I do kolekcji 3 siwe zieleniatki. O, tutaj. O, dobra. Piękno. Jeszcze tutaj są. O, tak. O, coś tutaj jest? A nie, to patyk, dobra. No, jeszcze pójdę na podgrzybki, po tych zieleniatkach i może jeszcze podgrzybki jakieś znajdę. No, bo na prawdziwki już nie liczę raczej. No, chociaż może się wszystko stać, dobra. No i mamy pierwszego podgrzybka do kolekcji. Nawet fajny. Może być.
No i chyba mamy łzaka do kolekcji. Niech ja go zobaczę. Ale twardy go ma trzon. Tylko ślimak go zjadł gąbkę, ale łzak, no. Faktycznie, no nie jest taki znowu zły, jak wygląda. Biorę go. O. Tym razem dwa podgrzybki do kolekcji. Piękne, nawet młode. No niesamowite, długie takie. Okej. Jeszcze ten. Piękny. Jakby taki się trafiały i to bez przerwy, to by było dobrze. Ale ile jest, to jest. Przecież mamy już 16 listopada. Dobra. I kolejny podgrzybek. Dosyć duży, tylko czy dobry? W miarę dobry. Może być. Dobrze. Okej. Dobra widzowie, ja już będę kończył. No tyle grzybów znalazłem, już więcej nie ma w lesie. No może gdzieś są, ale już mi się nie chce chodzić. No i tak jestem zdziwiony, że 7? Chyba 7 ryzów znalazłem. No i podgrzybki, zielniatki. No i łzaka. No nie jest źle, jak na 16 listopad. Niedługo będą mrozy, więc już będzie koniec grzybów, ewidentny. Ja chciałem już ten filmik skończyć, więc jeśli wam się podobało, to zostawcie suba, łapkę i komentarz. Cześć!